Archeologia. Cześć i czołem z Irlandii. Zapraszam na nowy odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj po raz kolejny megalitomania. Będziemy zwiedzać i zastanawiać się nad megalitami. A dzisiaj megalit monolit, czyli menhir, w języku angielskim standing stone. Najstarsze menhiry datowane są na przełom 7 i 6 tysiąclecia przed Chrystusem. Najprostsza forma megalityczna. Po pierwsze, primo, trzeba wiedzieć, że nie ma dwóch takich samych menhirów, mimo że występują one na całym terytorium kultury megalitycznej. Są zróżnicowane co do wielkości, wysokości, kształtu oraz przedstawień na ich powierzchniach. Ich funkcja była rozmaita, co skłania badaczy do wyciągnięcia wniosku, iż wierzenia w obrębie całego obszaru kultury megalitycznej, mimo iż wywodziły się z jednej idei, były różnolite. Jakie funkcje mógł pełnić menhir? Menhir na pewno był zapleczem społecznym, gospodarczym oraz ideologicznym. Menhir również stanowił granice obszarów, które były kontrolowane przez pokrewne grupy korporacyjne. Był to znak reprezentacyjny dla elit oraz klanów i teokratów, czyli kapłanów, którzy gromadzili się wokół tych klanów. Na przykład w Indiach, zanim postawiono taki menhir, biesiadowano kilka dni na cześć jednego z członków plemienia, który w jakiś tam sposób zasłużył się dla tego plemienia, coś tam dla tego plemienia osiągnął, więc biesiadowano kilka dni, a później na cześć tego kogoś stawiano taki menhir, czyli miał funkcję memoratywną, upamiętniającą daną jednostkę, która zasłużyła się dla danej społeczności. Również wśród plemion w Ameryce Południowej, wiemy to na podstawie analogii etnologicznych, tam gdzie zakładano wioskę, zakładano tak zwany kamień węgielny, wbudowywano menhir i w tym miejscu zakładano wioskę. Oprócz tego oczywiście menhir pełni funkcję sakralną oraz grobową. Przejdziemy się tutaj wokół i zobaczymy jeszcze kilka stanowisk, w tym głównie chodzi nam o menhiry. Zapraszam do oglądania. Domniemany menhir nie rejestrowany w katalogu, ale wyodrębniony czubek, taki bardziej krępy, ten menhir, 1,5 metra wysoki, obalony, prawdopodobny menhir. Zwróćcie uwagę, coś wyryte jest na powierzchni tego menhira, jakieś znaki geometryczne, bardziej niż jakiekolwiek inne, może jakaś reprezentację słońca, czy coś w tym stylu. Trudno powiedzieć, ale coś jest. A tutaj suterain. Program o suterain możecie oglądnąć. Oczywiście był taki link u góry. Tutaj tylko trzeba zwrócić uwagę, że na tym polu w zasadzie możemy powiedzieć, że jest stanowisko wielokulturowe suterain. Maszt jest, flagi brak, to Irlandia. A tam w oddali
katalogu zabytków archeologicznych dla hrabstwa, w którym się znajdujemy, jest miejsce to zaznaczone jako grodzisko z epoki żelaza. Widać wał, długi wał, wysoki na ponad 2 metry. Celtowie tam byli, skoro z epoki żelaza. Menhir w oddali na polu. Będziemy się kierować właśnie w tamtą stronę, ale zanim tam zajdziemy, to mamy kolejny menhir, przewrócony menhir. Wyraźnie widać, że to jest menhir, wyodrębniony wierzchołek. I teraz w internecie zadano mi pytanie, jak głęboko były wkopane te menhiry. A więc bardzo ciężko odpowiedzieć, bo nie ma w internetowych, powiedzmy, publikacjach za dużo danych na ten temat. Trzeba szukać tekstów źródłowych, raportów z wykopalisk. Ogólnie dla takich menhirów typu słup, czyli bardzo wysokich, mukłych, przyjmuje się, że około 1/4, 1/3 do 40% wysokości menhira znajduje się pod ziemią. Natomiast w tym przypadku widzimy taki bardziej krępy menhir, który ma bardzo masywną podstawę. Wokół są kamienie, więc prawdopodobnie obok tego, że ten menhir tutaj był wbity w ziemię, to również był otoczony kamieniami, żeby go być może bardziej zabezpieczyć, co oczywiście nie pomogło, bo w końcu się przewalił, ale proszę, zobaczmy, tu jest taka wyraźna jakby rysa naturalna, ale to wydaje się, że akurat w tym miejscu jest takie wyodrębnienie, które wskazuje nam, jak głęboko był ten menhir wkopany, czyli był wkopany na około 15 cm. Na podstawie tej obserwacji możemy stwierdzić, że menhiry, które były krępe, miały masywną podstawę, nie były wcale wkopane tak głęboko. Jak siebie ktoś zapyta, co przedstawiają menhiry na swoich powierzchniach, to ja odpowiem, najczęściej przedstawiają postać ludzką, a w szczególności twarz. I nie jest to mój wymysł, jak próbują zasugerować mi moi koledzy, a naukowy fakt. Oprócz przedstawień antropomorficznych, megality menhiry przedstawiają również postacie zoomorficzne oraz przedstawienia geometryczne. Człowiek próbował przekazać jakąś treść, a żeby tą treść przekazać, to trzeba było ożywić w jakimś sensie ten kamień, stąd personifikacja kamienia, czyli nalanie cech ludzkich. Bada się pod tym kątem megality w Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii i Francji na podstawie atrybutów żeńskich i męskich. Tak, tak, to nie żart, określa się płeć megalitu oraz na podstawie tych właśnie cech ludzkich ustala się, w jakim wieku ten menhir jest, to znaczy się, jak dorosłą przedstawia osobę. Dziwne to, ale prawdziwe. Zajmuje się tym osobna dziedzina gender archaeology. Nie oszukujmy się, to co na nas patrzy, to jest twarz ludzka. Widać oczy, nos, usta. Pamiętajmy, niektóre cechy były wyodrębnione, właśnie te trzy cechy, plus na przykład broda, czapka, podbródek, a niektóre cechy w ogóle nie były wyodrębnione, na przykład brak uszu. Pamiętajmy, że każdy menhir bądź ortostat albo inny megalit to jest tak naprawdę rzeźba 3D i w zasadzie można powiedzieć, że musi coś przedstawiać. Menhiry mogą przedstawiać postacie rzeczywiste, ale również postacie nierzeczywiste, mitologiczne,
na przykład morskie stwory. Stąd moje wrażenie czasami, iż patrzy się w moją stronę krasnolud, druid, gnom, tak jak mówię, często z brodą, często z nakryciem głowy, z potężnymi, dużymi oczami. Można sobie przeczytać o tym więcej w książkach wybitnego polskiego znawcy megalitów, profesora Zygmunta Krzaka, który opisuje ten proceder trochę bardziej szczegółowo, a pamiętajmy, że profesor Krzak pisał o megalitach z całego świata. A teraz suchar niczym z familiady, co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego. Subuje!